Witam, Jarek Bury się kłania, firma Złota Rybka. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu pokazać, jak z dużą przyjemnością przygotować kule tłuszczowe dla naszych pociek, dla naszych ptaszków. Oczywiście będą to kule tak zwane bardzo dobrej jakości, z bardzo dobrych produktów. To nie są tak zwane przemysłowe, które na co dzień kupujemy. Są do tego użyte oczywiście najwyższej jakości produkty, a tymi produktami w dniu dzisiejszym będą słonecznik czarny, orzeszki ziemne, słonecznik łuszczony oraz smalec. Oto mamy gotowe, wymieszane wszystkie nasiona razem ze smalcem. Za chwileczkę będziemy już formować gotowe kuleczki oraz przygotujemy też taką malutką niespodziankę. I oto już mamy gotowe, sformowane kuleczki. One są jeszcze na tyle niestabilne, że się rozrywają, ale oczywiście potrzeba jest troszeczkę chłodniejszej temperatury, gdzie się smalec zwiąże razem z nasionami i stworzy nam mocne kuleczki. A teraz, drodzy Państwo, zostało nam jeszcze sporo naszego cennego towaru. To pokażę, jak go można wykorzystać, robiąc taką tak zwaną babę. Czyli wszystkie te komponenty wrzucamy do naszej formy. Tak. I po zastygnięciu stworzy nam piękną, wielką taką babę, którą można oczywiście powiesić ładnie na drzewie i ptaki będą sobie spokojnie wyjadały te najlepsze swoje pychotki. Teraz musimy poczekać, aż smalec zostanie stężony, czyli zwiąże nam wszystkie składniki i będzie już gotowa babka dla naszych ptaszków. I oto nasz końcowy efekt, to jest tak zwana baba, która służy właśnie do dokarmiania dzikich ptaszków. Teraz ją wystawimy na zewnątrz, bo jest chłodna temperatura, także mam nadzieję, że ściągnie szybko nasz smalec i stanie się twarda, no i podżywna i energetyczna dla naszych pociech w ogródku.